Czy Husaria to moneta? Czy może medal? Zapraszam na film. Od pewnego czasu na naszym rodzimym rynku jest bardzo głośno, jeśli chodzi o husarię. Tutaj prezentuję Wam wersję bulionową. Nakład 5000 sztuk. W różnych recenzjach bardzo wiele takich komentarzy Waszych widzę, czy to jest medal, czy to jest moneta w zasadzie. Zdania są tutaj podzielone, dlatego chciałbym pospieszyć Wam po prostu z takim bardzo krótkim wyjaśnieniem co do nazewnictwa tej właśnie uncjówki. Zerkniemy sobie jeszcze raz na wersję premium. Bo ona nam oczywiście się przyda do wyjaśnienia, o co tutaj chodzi. I tak, na początek zaczniemy sobie od nominału. 1 grosz polski na wersji premium. I również 1 grosz polski na wersji bulionowej. Jeśli chodzi o nominał, no jest to nominał po prostu historyczny, ale jak najbardziej w tym przypadku może być użyty. Początki grosza polskiego sięgają drugiej połowy XVI wieku, z co pamiętam, a mianowicie wtedy była taka moneta jak Tymf Jana Kazimierza. Na tamtejszy czas po prostu to była tak jakby złotówka i ona miała 30 groszy polskich, składało się na właśnie jeden Tymf Jana Kazimierza. Także jakby nie było, nominał użyty jest zgodnie z historią Polski, można powiedzieć. I to jest jedna sprawa. Aby coś było monetą i przedstawiało trwałą wartość, powinno być wykonane z metali szlachetnych. W takim przypadku nominałem jest opis wagi i próby. No tak też jest w przypadku, tak jak tutaj widzicie, husarii. Warto tutaj też nadmienić, że moneta musi posiadać przynajmniej dwie cechy, a są to kolejno określenie wartości oraz emitent. Musi to być przedstawione w wersji pisanej, przede wszystkim, w graficznej też oczywiście. Jeśli chodzi o określenie wartości husarii, to mamy wspomniany chwilę temu opis próby i wagi. Co do emitenta, to również jest wskazany w postaci pisanej, mianowicie chodzi tu o napis Rzeczpospolita Polska. Uprzedzając pytania, które mogą się pojawić, jako obywatel Polski każdy może użyć nazwy kraju jako nazwy emitenta. Myślę, że są to całkiem konkretne argumenty na to, jak poprawnie nazywać srebrną uncjówkę, którą jest husaria. Tak to się przedstawia, jeśli chodzi o moją opinię i myślę, że nie tylko moją. Jest to, jak już mówiłem, kwestia sporna, ale w tym przypadku jest to po prostu moneta. Myślę, że dzisiaj tak krótko, ale po prostu no, mam nadzieję, że konkretnie. Dajcie w komentarzach koniecznie znać, co Wy o tym myślicie, czy dla Was jest to moneta, czy medal. Chętnie wdam się z Wami po prostu w wymianę zdań, w dyskusję. Zobaczymy w dyskusji pod tym filmem, jak to wszystko tam się ułoży. Korzystając z okazji, zachęcam wszystkich do odwiedzania moich mediów społecznościowych. Standardowo Facebook, Instagram. Ostatnio miałem tam małe zaległości, ale obiecuję poprawę. Będzie więcej zdjęć, być może więcej informacji. Także zachęcam do śledzenia. Zachęcam również do subskrypcji tego kanału. Wtedy będziecie na bieżąco informowani o nowościach, o najnowszych odcinkach. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.